Serwus, tu Bartek. To są dwurzutkowe jajeczka? Nie, to są jednorzutkowe, ale ja mam tego wszystkiego tam. Co ja miałem powiedzieć? O jajku, jajku! Nie pamiętam. Koniec. A jak fryzurka? Modna, co nie? Ostatni totalnie rozpoczęłem od informacji, że nie mam sprzętu do kręcenia, ponieważ zabrała mi go policja. Dostałem pismo od prokuratora, że sprawa została umorzona, teraz czekam na zwrot. To jest 3 miesiące, byłem przebrany za świętego Mikołaja. To jest bardzo zabawne, ja wiem, jasne, mnie też to bawi. Ale byłem 48 godzin na dołku, nie polecam. Muszę zmontować ten film, ale to będzie trudne, bo nie mam komputera. Będzie trudne, bo ja nie mam komputera. Ta sprawa z prokuraturą łączy się z drugą sprawą, o której chcę troszeczkę porozmawiać. Oglądałem poranny program Pytanie na obiad, czy dzień dobry, do widzenia. Pojawiła się pani Ewa Minga, to jest projektantka, tak oto wygląda. Kariera pani Ewy śledzę od jakiegoś czasu, lubię jej wyrazisty, tandetny styl. Szalony jak skarpetki na kubot. I ta tygrysica z twarzą jak ponton na wietrze powiedziała, że wygrała sprawę z chirurgiem plastycznym, który zasugerował, że ona miała robioną operację plastyczną. Gratuluję wspaniałych genów. Mam nadzieję, że pani będzie coraz młodsza jak jeden z prowadzących na Polsacie. Zastanówmy się, co na to moja babcia? Yeah! Siema babciu, płytki nowe hip-hopowe ci przyniosłem. Po co mi przyniosłeś to? Po co mi to przyniosłeś? No hip-hop nowy. To są łaki. Yeah! Akcję kolejną. Księża chodzą odwiedzając swoich parafii. Śmieszna sprawa, jeden z księży z podpoznańskiej parafii chodzi po kolędzie z włączonym endomono i w internecie można sprawdzić trasę, gdzie był, kto go przyjął, a kto go nie przyjął. Moim zdaniem, teraz ginekolodzy powinni pozakładać profile na Instagramie i dodawać zdjęcia swoich pacjentów. Co więksi hardkorowcy mogliby dodawać te zdjęcia z sondy, którą tam badają w te środki. Co na to moja? O! Nie dam. Babciu, no weź. Nie dam. Dlaczego? Nie dam. Trafiłem na fajną reklamę w telewizji. Rano prysznic i oczywiście antyperspirant. A potem i tak się pociłem. Masakra. O jejku, jejku! Myślałem, że tak już musi być. Sorry, taki mamy klimat. Do czasu, kiedy w aptece kupiłem Melispirant. Jest tak skuteczny, że powstrzymuje pocenie nawet do 7 dni. Reklama jest beznadziejna, ten koleś jest beznadziejny, strana już jest beznadziejna, wszystko jest beznadziejne. Ale jedna rzecz jest genialna. Przez 7 dni nie musisz się... Wiecie co? Takie coś rozwiązałoby globalny problem z wodą. Afryka. Wystarczy, że ludzie nie będą się myć, tylko będą używali tego czegoś. Używasz w niedzielę. Smarujesz się dokładnie całe ciało i przez 7 dni nie musisz się myć. Co więcej, w tą kolejną niedzielę znowu się tym smarujesz i znowu przez 7 dni masz spokój. Potem się znowu smarujesz i znowu i przez cały miesiąc nie musisz się myć. Raz na jakiś czas może się tam delikatnie ochlapiesz. Masakra! Taki mamy klimat. A co na to moja babcia? Ja mam kapę. No i co? Znów przegrałeś. Znów nie masz nic. No ale już nie ma co dziać. Goły już jesteś, zjeżdżaj stąd. Dosyć z tego. I zabieraj te szmaty stąd i wychodź na golasa. Sam zrobiłem film o płaceniu Biblią i zostałem pociśnięty, że naśmiewam się z katolicyzmu. Gdybym to samo spróbował zrobić z islamem, to na pewno mnie zabił. Naśmiewam się z katolicyzmu. Niemniej jednak zainteresowałem się tematem i najbardziej, co nie jest chyba takie dziwne, zainteresował mnie temat dzieci. Jeżeli jesteś muzułmaninem i zginiesz, w niebie mogą na ciebie czekać do 72 dzieci. Według mądrych arabskich ksiąg, idealna dziewica ma 33 lata, a jej dziewictwo się odnasta. 33-letnia dziewica. Wyobraźmy ją sobie. Może mieć długi bark. Czemu ona przez te 33 lata była dziewicą? Co się na pewno jest nie tak. Trzeba ją wszystkiego nauczyć, tak? A jeżeli masz 72 barki wszystkiego nauczyć, to stajesz się nauczycielem. Ja bym się kurwa pościł. W poniedziałek na przykład bierzesz jedną, potem bierzesz drugą, przez tydzień zużyjesz 7. Tak? Prawdopodobnie. Możesz zużyć dużo, ale to jak banki, ale to nie każdy lubi. Każdą musisz po kolei wszystkiego uczyć, ale jak już ją nauczysz, to musisz ją znowu uczyć, bo znowu jest dziewicą. Bracia, w islamie, zastanówcie się. Czy to jest, kurczę, dużo roboty. Co moja babcia na to powie? Yeah! Kurde! No i co? Znów przegrałeś, frajerze. Znów przegrałeś, frajerze. I co? Jeszcze yeah! jedna rzecz. Wielkie dzięki za 100 tysięcy subów. Naprawdę, bardzo mi to rozczula, obiecuję wam. Tylko jest jedna sprawa. Dlaczego nie jest 200 tysięcy? Ja? Więcej! Wiecie, czemu mam okulary? Bo jestem blogerem modowym. Ogłaszam konkurs na najbardziej zabawny komentarz, który pojawi się pod filmem. Tylko gorąca prośba. Starajcie się bez bluzgów, bo generalnie bluzgi są fajne, ale nie zawsze. Okay? Więc jak ktoś napisze kurwa chuj dziwka, to jest śmieszne, ale tylko prawdopodobnie do tej osoby. Obiecuję, że przeczytam wszystkie komentarze i wybiorę ten jeden, ewentualnie jeżeli będzie fajnych więcej, wybiorę więcej komentarzy i ta osoba, jeżeli będzie chciała, wystąpi w moim filmie. Więc zapraszam do komentowania, zapraszam do
klikanie łapy w górę. A co na to moja babcia? Yeah! O, co robicie? O, patrz. Widzisz? Nic nie wygrał. Ale bankrut, ale kapesz, 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 kapesz. Dzięki. Powinięty kurczak w jakąś skórę z ryby. Ja dopiero w domu zacząłem. No, czemu pan takie rzeczy robi? Kurczaka, i to chyba jeszcze był w ogóle grillowany.